Cześć, drodzy widzowie. Witajcie po krótkiej przerwie. No cóż, troszeczkę minęło, ale nie zawsze można. Nie zawsze można spędzać czas przy grze, więc życie się toczy dalej. Ci, którzy wytrwali są, będą. Bardzo dziękuję oczywiście. Subskrybenci na moim kanale, oczywiście, o nich mowa. A ci, którym się to nudzi, nie podoba, to wiadomo, dzieci nada. To nie musi, nie będę tego wcale komentował, kto chce być, to będzie, a reszta. Odnośnie materiału nagrywanego na tym kanale, uważam, że w pewnym czasie znajdę troszkę czasu, żeby nagrać ciekawe odcinki związane z właśnie z muzeum, które mam zamiar kolejne odwiedzić poza Alabamą, którą byłem prawie pół roku. No, a może akurat się uda jeszcze pizza, to znajdę czas, to w całym Nashville uda mi się coś tam może nagrać w NASA, ale to wszystko w planie. Może się uda, może nie, ale zobaczymy. A tak, pozostałość spróbuję. O, proszę bardzo. Zobaczcie, jakie szczęście miałem. Akurat chciałem ten czołg zdobyć. No, a tutaj trzy te całe skrzyneczki i tak jakoś to się. Tak jakoś to się udało zrobić. No cóż, nie spodziewałem się, ale to dla mnie bardzo fajny prezent po takim dłuższym czasie. Na pewno zaraz sobie tym czołgiem zagramy. I co? I też chciałem właśnie. Okej, dobrze. Super szczęście. No. Tak, trafił się fajny czołg. Niszczyciel na 8 poziomie. Bardzo chciałem go mieć, bo tak szczerze. Wydaje się bardzo ciekawie wyglądać. No i. Wow, po prostu. Ale to taka wisienka na torcie. Bo to nie to akurat, o tym chciałem też porozmawiać tutaj, ale też załóżmy, jak zdobyć. No, ja to już mam tych czołgów sporo, nie? Ale ostatnio za 34 zł udało mi się zdobyć czołg 10 tieru. Tak. A to tylko dlatego, że już dość sporo tych maszyn mieć mam i zacząłem właśnie tutaj od atestu 5 poziomu. Ja sobie teraz ten atest kupię kolejny, bo były dwa. Sobie ten ateścik tutaj kupię i pokażę wam, o co mi dokładnie chodzi. Tak ogólnie ze zdrowiem jest słabo, ale jak to wiadomo, zatoki siadają cały raz na rok, to niestety trzeba odchorować. No i tak, pojemnik będzie. Pierwsze co, to tutaj zaraz go odkrywamy. Ja bym, no dobra, tutaj to może się tam coś tam. No i dobra, było, nie ma. I dobrze. No i co, tutaj może akurat. No i tak, no tutaj no następny, ponieważ ten czołg posiadam, co mi się trafił w tamtej skrzynce, no to rekompensatą jest następna skrzynka, więc. Tutaj odbieramy, no i jak widzicie, szczęśliwa siódemka, tak? No bo ponieważ Kromaila posiada. Może się coś trafić tutaj z tego, czego nie mam, nie wiem, no chociaż ciężko będzie. No na przykład Su. Ale jego już też posiadam, więc zobaczcie, ósemka. No tutaj troszkę tych czołgów nie ma, brakuje mi, ale no może akurat uda się dalej przejść. WZ-a 112,2 posiadam, no. Tylko tak zobaczcie, tyle mam złota, tak, i tutaj jak ta akcja przebiega, widzicie, amulet, szczęśliwa piątka, no i co, i tutaj Matilda, Cromwell, Su 122, WZ, no i dalej trzeba odkrywać te
skrzynkę, żeby przejść dalej. Zobaczcie, jaki jest wybór na pojemniku, szczęśliwym pojemniku na 9 tierze. Ja chyba te pojazdy wszystkie mam, z tego co wiem. Jak już tutaj się przebijam, no to tego mieć mam też tak samo. I zobaczcie, szczęśliwy pojemnik na 10. No tutaj mógłby się trafić może ten. Ciężko powiedzieć, no bo tak większość tutaj tych pojazdów posiadam. Może M60, nie wiem. Zobaczymy. No i V-kę niestety posiadam, więc zobaczcie, za 34 zł. Za 34 zł przybyło mi 7,5 tysiąca. No cóż, ale to jest easy zawsze dla mnie, bo jest szansa, żeby mógł zdobyć te pojazdy, których nie posiadam na 10 tierze. No. A tymczasem. A tymczasem. Tutaj raz, dwa polecimy. Polecimy sobie bitwę. Pojazd strzela dwoma pociskami. Znaczy się ma dwa. Zaraz sam się przekonam też, także jak to tam wygląda. Totalnie nie wiem, jak się nim posługuje. Znaczy się to jest niszczyciel, to wiadomo, ale jak to będzie tam wyglądała ta bitwa, to też się przekonam. Oczywiście muszę nim sobie pograć. A tutaj zawsze wybieram ten. Wieża. Zasięg widzenia. O, dobry kamuflaż. Czas celowania jest. No to dobre te staty, można powiedzieć. Zagrajmy. Fajnie, że to weszło tutaj 10 na 10, to takie, myślę, że to co jakiś czas, jak się będzie tam trafiać, to będzie to ciekawie wyglądać ta bitwa. Ale jak on wygląda. Jest taki jakby jagdpancer estowany, zmontowany. Ziomkowie lecą tam, ale ja tutaj koczę sobie. A tam są koledzy. Fajnie opuszcza to działko. Ładnie zaszło. Dwa strzały. Szczela. Pięknie. Fajny pojazd, naprawdę. Dopóki się nie zacznie przegrywać, oczywiście. Jest drużyna, to można pograć. Mm.
sobie jedźcie. Dobra, jeden z głowy, następny. O kurde. Muszę jechać pomóc drużynie, bo z tym gościem to oni się sobie tak złapa łatwo nie tego. Ja chcę wygrać, no. Uwielbiam takich buraków. Zwykle punkty. Punktów nie ma. To już jest misja tutaj przegrana niestety. No i co wyjeżdżasz? Co wyjeżdżasz, Burcunie? No, zadowoleni? Także no tak to się ten dotyczy, no mówię, drużyna odgrywa wielką rolę, jeżeli się tutaj gra takim pojazdem. No, ale kup premium. Chyba sobie żarty robić. No i ja uważam, że w porównaniu, no tutaj też znak przeciwka dość sporo akurat zrobił ten kolega. A gra się mi przedstawia tak jak widzicie, no tutaj to dobrze strzela, nie powiem, że nie, dobrze strzela, fajnie się będzie nim grało, cieszę się, że się udało mi go zdobyć, ciekawie wygląda, fajny design, no i polecam, jak najbardziej. Będę miał troszeczkę czasu, to nagram więcej bitew z tym pojazdem, póki jeszcze jest czas, żeby mi pograć, bo później to pewnie jak zwykle Wargaming go spierniczy. No, ale to zobaczymy. Dobrze, to tak, w takim razie trzymajcie się ciepło. Do następnego. Pozdrawiam.